w lecie mamy większe ilości promieniowania słonecznego. Takie same sytuacje mamy w górach lub nad morzem, gdzie mamy więcej promieniowania UV. I to promieniowanie UV ma też negatywne skutki na naszą siatkówkę lub na naszą rogówkę po niektórych zabiegach okulistycznych. Dlatego bardzo ważne jest chronienie oczu, używając okularów słonecznych, które mają wysokiej jakości filtry UV. Jaki może być skutek, nie nosząc takich okularów? Na przykład po zabiegach powierzchniowych, jak PRK, EBK, LASEK, TransPRK, często może tworzyć się haze. Haze jest to forma blizny rogówki, którą możemy uniknąć, chroniąc oczy, właśnie nosząc okulary przeciwsłoneczne i używając też odpowiedniej terapii.